Dziś w programie kurczak w warzywnym leczo ze szparagami. Nietypowy kokosowy deser na bazie nasion chia, czyli szałwii hiszpańskiej. Program zaczynamy od kulinarnych inspiracji Rafała Godziemskiego. Ten utytułowany szef kuchni z radością dzieli się sprawdzonymi domowymi przepisami. Ceni lokalne produkty. W swojej kuchni zawsze perfekcyjny i uważny. Dobrej jakości mięso to podstawa jego dania. No tu może być takie troszeczkę zacięcie przy przecinaniu tej kości. Do mojej potrawy potrzebuję nogę z kurczaka. Wyjmę kość. Lekko podetnę. Potrzebuję też drugą. Część kurczaka bez kości. Jeszcze sprawdzę, czy nie ma jakichś małych kostek. Oczywiście je wytnę. Mięso kurczaków jest fajne, bo ma wiele smaków. Podetnę kawałek tłuszczyku. I tak przygotowane mięso zamarynuję. Potrzebuję zioła prowansalskie, curry, paprykę ostrą, i przyprawy do kurczaka. Troszkę oleju. Całość wymieszam. Tak przygotowanego kurczaka obsmażę na złoty kolor i lekko podpiekę. Na koniec dodam troszeczkę cebuli, gałązkę rozmarynu, i całość przełożę do naczynia. Zaleję powstałym tłuszczem. Upiekę w temperaturze 180 stopni przez około 10 minut. Do mojego sosu potrzebuję oczywiście patelnię z odrobiną oleju, pokrojoną cebulę w taką grubszą kostkę. Troszeczkę przesmażę. Małe ząbki czosnku, grubo pokrojone. Drobno pokrojoną paprykę kolorową. Wszystkie trzy kolory. Całość leciutko przesmażę. Przygotuję w międzyczasie pomidora. Też taką grubą kostkę. Odrobina soli, pieprzu. Szybko zamieszam. Dodam łyżkę masła. Białe wino. Takie dobre dwie łyżki keczupu. Pomidor. I krążki pora.
Dobra. Pod koniec dodam posiekaną miętę i estragon. Skórka z pomarańczy. Całość zamieszam. Co mam więcej powiedzieć? Pyszne, świeże. Sprawdzę, jak tam mój kurczak. Wow. Kurczaka pokroję w takie większe kawałki i włożę na chwilę do sosu. Na sam słodki koniec troszeczkę szparagów wcześniej sparzonych i zielonego groszku. Nasza potrawa już jest gotowa, pachnie przepięknie, ląduje na talerzu. Świeże warzywa. Kawałki kurczaka. Szparagi. Dołożę jeszcze kawałek. Na górę zetrę ser. Nie będę żałował. I chwilę zapiekę. Pachnie cudownie. Na koniec troszeczkę świeżej trybuli. Doda takiego lekko anyżowego smaku. Naprawdę smacznie. Czas na deser Aleksandry Sowy, mistrzyni cukiernictwa z Bydgoszczy. Będzie prosto, ale z użyciem nietypowych produktów. Na naszym stole mleczko kokosowe i nasiona chia, czyli szałwia hiszpańska. Dziś bardzo zdrowy deser. Zrobię pudding z nasion chia z mlekiem kokosowym. Zacznijmy od wsypania nasion chia. Ich druga nazwa to szałwia hiszpańska. Są to bardzo zdrowe nasiona. Pochodzą z Ameryki Południowej i mają podobne właściwości jak siemię lniane. Do nasion dodam dzisiaj zamiast cukru ksylitol. Jest to cukier brzozowy pochodzenia naturalnego, który idealnie zastępuje cukier osobom, które muszą go unikać. I taka ciekawostka, on ma dużo mniej kalorii niż tradycyjny biały cukier. Całość zalejemy mlekiem kokosowym. Ja moje mleko kokosowe odrobinę rozcieńczyłam wodą. Całość mieszamy. I żeby nasiona szybciej nam napęczniały, bo one absorbują bardzo dużo płynów, podgrzejemy je lekko. Całość przekładamy do słoików.
taki pudding najlepiej smakuje ze świeżymi owocami. Ja do przystrojenia i nadania smaku użyję borówek i czerwonej porzeczki. Deser najlepiej smakuje, jak jest dobrze schłodzony. Polecam zrobić go sobie wieczorem, a rano dodać tylko owoce i zjeść go na śniadanie. Smacznego!